Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam Was z Wisły. Mamy dzisiaj czwartek, 7 października. W przewodniku z Biblią na co dzień mamy napisane, to jest Psalm 86, wiersz 11. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. A w 13 rozdziale listu do Hebrajczyków mamy napisane: nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Moi drodzy, nie tylko na ulicach wielkich miast, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Szczecin czy też Gdańsk, ale także w niedużych miejscowościach, takich jak chociażby Wisła, Skoczów, Cieszyn, Ustroń, coraz trudniej jest zobaczyć osobę, która się nie spieszy i za czymś nie pędzi. Kiedy się porozglądamy, to bez większego problemu zauważymy, że prawie wszyscy wokół nas, zamiast iść powoli i ostrożnie, to nieustannie za czymś gonią. Wiele osób zamiast cieszyć się z tego, co ma i cieszyć się z tego, co już z Bożą pomocą osiągnęli, to starają się za wszelką cenę osiągnąć jeszcze więcej i próbują zrealizować założony przez siebie większy czy też mniejszy cel, aby polepszyć, upiększyć albo także ułatwić swoje ziemskie życie. Sądzę, że bez względu na to, w jakiej miejscowości mieszkasz, to zgodzisz się ze stwierdzeniem, że bardzo trudno jest wypatrzyć kogoś idącego normalnym, to znaczy takim spacerowym krokiem. Dlatego, że mało kto się w taki sposób przemieszcza, bo większość ludzi w pewnym sensie podbieguje już prawie truchta, czyli biega, aby w jak najszybszym tempie, czasie osiągnąć założony przez siebie cel. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że wielu z nas każdego dnia ugania się za wieloma rzeczami czy też sprawami, które prędzej czy później okazują się niepotrzebne, a nawet okazują się zbędne. Wkładamy każdego dnia wiele potu, sił, nerwów oraz także marnujemy wiele naszego cennego czasu w takiej gonitwie za niczym. A przecież powinniśmy tak naprawdę doskonale być świadomi tego, co powinno być dla nas najważniejsze. Z tego powodu, nawiązując do haseł dnia dzisiejszego, chciałbym, droga siostro, drogi bracie, żebyś zastanowił się przez chwilę nad tym, ile każdego dnia przeznaczasz czasu na budowanie relacji z Bogiem. Ile poświęcasz czasu na czytanie Bożego Słowa? Ile poświęcasz czasu na rozmowę z tym, który nie tylko stworzył ten świat, ale każdego dnia Tobie błogosławi? Pragnę życzyć Ci, droga siostro, drogi bracie, aby te wyznaczone na dzisiaj słowa króla Dawida z przewodnika z Biblią na co dzień nie były w Twoim życiu tylko i wyłącznie pięknym chrześcijańskim hasłem, albo żeby nie był to kolejny wspaniały chrześcijański slogan. Ale pragnę życzyć Tobie, żeby te słowa były Twoją i moją codzienną modlitwą. Łaskawy i miłosierny Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejny dzień naszego życia. Dziękujemy, że mogliśmy się obudzić. Dziękujemy, że troszczysz się o nas, zapewniasz nam dach nad głową, zapewniasz nam pożywienie. Przepraszamy, Boże, że nie dostrzegamy, że to wszystko od Ciebie pochodzi, ale prosimy, przyjmij za to wszystko nasze dzięki. Opiekuj się nami, dodawaj zdrowia, ale przede wszystkim obdarzaj nas swoim błogosławieństwem. Posyłaj swego Ducha Świętego, który niech wskazuje nam właściwy cel naszego życia. Niech wskazuje nam właściwą drogę. A kiedy z tej drogi będziemy schodzili, prosimy Cię, aby Twój Duch nas napominał i kierował nas ponownie do Twego Królestwa. Twoje imię, Boże, będzie błogosławione odtąd aż na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, niech łaskawy Bóg sprawi, aby nasze serca pragnęły tylko jednego. Życzę Wam dobrego i błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.